zaczęło się od 2008 roku, wystąpił konkretny problem i to właściwie był ten moment krytyczny. Chodziło o projekt sprzedaży Placu Miejskiego. Zaczęłam działać na rzecz obrony tego placu. Na początku była to grupa osób właściwie skupiona wokół mnie. Potem zawiązaliśmy stowarzyszenie. Lepiej nam się rozmawiało z władzami. To daje większe szanse i lepszą pozycję. Zawiązaliśmy stowarzyszenie Miasto Obywatelskie Lubartów. Prowadziłam. Doszło do organizacji referendum na rzecz obrony tego placu. Obroniliśmy, można tak powiedzieć, bo pomimo, że nie osiągnęliśmy wymaganej frekwencji, ale plac jest od 2010 roku do dziś stoi niesprzedany, także jest terenem miejskim. No potem było jeszcze szereg różnych działań, między innymi brałam udział w ankietyzacji miasta. Protestowaliśmy z komitetem protestacyjnym. Zawiązał się w Lubartowie komitet protestacyjny przeciwko budowie zakładu zagospodarowania odpadów. Protestowaliśmy dosyć mocno. Część osób wzięła udział, część osób zdecydowała się wystąpić z tego komitetu i nie uczestniczyć w tej ankietyzacji. Myśmy zostali, przeankietyzowaliśmy z władzami całe miasto i w wyniku tego działania oddaliliśmy tą lokalizację, także to jest bardzo duży sukces. Nasza aktywność rozpoczęła się od korespondencji z władzami. No, w świetle prawa administracyjnego oczywiście musieli odpowiadać, ale dużo razy spotykaliśmy się z takim trochę niepoważnym traktowaniem nas jako mieszkańców, czyli takie ogólnikowe odpowiedzi zupełnie w treści odbiegały od tego, co rzeczywiście jest problemem i o co pytamy. Ogólnie rzecz biorąc, no, trochę ignorancja i trochę takie niepoważne traktowanie ze strony władz. No ale jednak upór i determinacja doprowadziły do tego, że uważam, że mamy jako grupa nieformalna w tej chwili dosyć mocną pozycję. Już jesteśmy, jakby liczymy się, jesteśmy liczącym się głosem w ratuszu i uważam, że już pomału wchodzimy w te relacje partnerskie z władzą. Także do tego dążyliśmy. Spotkałam się z bardzo dobrą reakcją mieszkańców. Odebrali nas jako rzeczywiście taki ruch społeczny, oddolny ruch społeczny, którym on rzeczywiście był. No i utożsamiali się z nami, popierali, wspierali nasze działania bardzo chętnie. Nie było problemu, żeby zaktywizować ich. Złożyłam wniosek o to imienne głosowanie jeszcze w tamtym roku, ale już mi obiecali, że będzie taka rejestracja, jak radni poszczególni głosują. Także to już przewodniczący rady mówił, że będą nad tym pracować. I złożyliśmy wniosek o udostępnienie rejestru umów. Także to już jest w trakcie już załatwiania i w trakcie, myślę, tego do decyzji, do udostępnienia w BIP-ie. Czekamy na tą odpowiedź i na udostępnienie, na pojawienie się w BIP-ie tych rejestrów umów.